Siemanko kochani, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Juken, a przed wami dzisiaj seria pytań od widzów, czyli od was. Było takie pytanie, jak dobrze ustawić Fishing Planet, więc postanowiłem, że jeszcze raz, dokładnie, krok po kroku, wszystko, totalnie wszystko w ustawieniach, jak wam wytłumaczę, powiem co za co odpowiada. A więc moi drodzy, aby przejść do ustawień, oczywiście trzeba kliknąć na to takie zębate kółeczko, czyli opcje. I co tu takiego ciekawego mamy? Część już była w poprzednim odcinku, ale no skoro to jest kompleksowy odcinek o ustawianiu Fishing Planet, to wszystko powiem w jednym odcinku. A więc język. No wiadomo, wybieracie język gry, jakby ktoś z was nie chciał łowić na przykład w języku polskim, a w angielskim, to możecie sobie tu zmienić. Jeśli oczywiście macie jakimś dziwnym trafem domyślnie inny język ustawiony, a chcecie polski, to tak samo tu sobie wybierzecie polski. I oczywiście trzeba zastosować, jak to wybierzecie. No my nie będziemy jakiegoś tam ruskiego wybierali. Druga rzecz. Wskaźnik obciążenia. To są te trzy paski. No, w twoim przypadku może być jeden pasek. Podczas łowienia, że ci pokazuje, jak masz obciążoną wędkę. Ja generalnie zawsze mam ustawione na trzy. Jeżeli nie chcesz zrywać przyponów, chcesz dobrze wszystko widzieć, jak jest ta wędka skonfigurowana, to zdecydowanie polecam ci ustawić na rozszerzony. Wtedy widzisz wszystko, czyli widzisz, jak masz napiętą żyłkę z przyponem, jak masz napiętą wędkę, jak masz napięty kołowrotek. To wszystko wtedy fajnie widzisz, widzisz to zużycie danego sprzętu, które ci się w procentach pojawia i jest to wiele, moim zdaniem, praktyczniejsze niż ten zwykły. Także rozszerzony polecam. Rozmiar spławika. Tutaj często ludzie też na łowisku o tym pytali, więc odpowiadam. Moi drodzy, no... To, co tutaj sobie ustawiacie, nie ma wpływu, żadnego wpływu na branie ryby. Nie ma wpływu tak naprawdę na nic. To jest jedyna rzecz, która jest no po prostu wizualna. Jedynie wizualna, czyli to, jak i wy ten spławik widzicie. Ja akurat mam ustawiony albo średni, albo duży. Oczywiście ten duży czasami wygląda pociesznie, bo jeżeli rzucicie, a kolega by na kajaku do was blisko podpłynął, no to często ten spławik wasz, ten na przykład to cygaro, będzie większe niż kolega razem na kajaku. Oczywiście, że tak, ale mam ustawiony duży, lubię ten spławik widzieć, nie lubię małego spławika, ale to jest kwestia indywidualna, tak jak kto lubi, tak sobie ustawia. I nie ma wpływu to w żaden sposób na brania. Tutaj akurat wskazówki mam sobie ustawione, ale tu jest właśnie jeszcze kilka ważnych opcji, a więc moi drodzy. Modele graczy w pobliżu. Mam to w tej chwili wyłączone. Co to w ogóle jest za opcja? Jeśli łowisz i no jest dużo graczy, tak, którzy łowią w tym samym miejscu, no na przykład często to się zdarza na delcie, na jednej czy drugiej wyspie, czy w innych miejscówkach, gdzieś no na karpiach może rzadziej, ale mówimy o Weeping Willow, ale na delcie jest to dosyć często spotykane, czy na Michigan, na szczupakach też można zobaczyć, że dużo osób stoi w jednym miejscu. Jeśli nie chcesz widzieć kolegi, który ci zasłania, czy motorówką ci zasłania, chcesz po prostu, będziesz widzieć tylko jego nick, ale jakby człowieka, gracza nie będziesz widzieć, to wyłącz to sobie i wtedy sobie spokojnie łowisz. Ty nikomu nie przeszkadzasz, nikt tobie nie przeszkadza, łowisz sobie. No oczywiście kolejną opcją jest wzięcie pokoju prywatnego, ale to ja czasami tylko stosuję, jak nagrywam odcinki, ale generalnie nie lubię tak sam być na łowisku, bo to tak jakoś tak dziwnie. Lubię interakcję z ludźmi. Także modele graczy, jeśli sobie wyłączysz, to nie będziesz widzieć kolegi, który stoi obok ciebie. Będziesz widzieć tylko jego nick, który się tam nad głową zazwyczaj wyświetla. Ale jeżeli to włączysz, to będziesz widzieć kolegę i również będziesz widzieć, jakie kolega czy koleżanka wyciąga ryby. Bo pamiętaj, że jeżeli to wyłączysz, to nie będziesz widzieć, jak kolega holuje jakąś rybę. Także to jest kwestia indywidualna, jak kto woli. Ja zazwyczaj do nagrywania odcinków mam to wyłączone. A jeśli jestem poza odcinkiem, nie nagrywam nic, sobie włączam i wtedy, no wiadomo, staram się tak z ludźmi współpracować, żeby nikomu raczej nie zasłaniać. Pokazywać powiadomienia o zaczepach. To jest według mnie bardzo fajna opcja. Słuchajcie, proponuję mieć zawsze włączoną. O co tu chodzi? Bo często jest tak, że zarzucicie wędkę i właśnie wam się do góry pojawi takie powiadomienie, które pewnie na niejednym odcinku moim widzieliście, że tam naciągnij trochę żyłkę, żeby uwolnić przynętę z zaczepu. Chodzi o to, że gdzieś tam ta przynęta się zaczepiła, nie wiadomo o co, jakiś krzak czy o coś i no wiadomo, że na to wam ryba nie weźmie. Jak wam się zaczepi, to ta wędka będzie rzucona, więc jeżeli to byście wyłączyli, to byście się dziwili, dlaczego na jedną wędkę w ogóle wam nic nie bierze, bo byście nawet nie wiedzieli, że to jest zaczepione. To jest o tyle fajne, że jak się zaczepi, to dostajecie taki komunikat do góry ekranu, tak na czarnym takim tle.
białe napisy i pokazuje, że wędka jest zaczepiona. I co fajne, bardzo ważna rzecz w tym przypadku, jeżeli macie kilka wędek, macie je na przykład na podpórkach, to zwróćcie uwagę, na samym początku tego komunikatu będzie pokazana cyferka. Jeżeli na przykład będzie to jedynka, to znaczy, że wędka numer jeden się zaczepiła, jeżeli dwójka, to dwa i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważna moim zdaniem ciekawostka. Kolejna rzecz to widoczność wskaźnika brania. Tu chodzi oczywiście o łowienie na spławik. Tak, czyli jeżeli rzucacie na spławik, to macie taki wskaźnik po prawej stronie, taki spławiczek, który wam pokazuje, co się z waszym spławikiem dzieje. Jeśli to wyłączycie, no to tych brań nie będziecie widzieli, tylko musicie patrzeć na spławik. To też jest sprawa indywidualna. Ja to akurat zawsze mam włączone, no ale zdarzają się gracze, którzy no, są dosyć zapalonymi wędkarzami, chcą oddać realizm tej grze, no i wiadomo, że nie chcą się tutaj sugerować jakimiś wykresami, tylko wolą patrzeć na spławik. Ja to jak najbardziej rozumiem, tylko mówię ci, że od tego to zależy. Jeśli chodzi o myszkę, to tutaj nie ma jakichś wielkich żadnych ustawień, a tutaj jak widzicie nic kompletnie, moi drodzy, nie zmieniałem tych podstawowych ustawień. Skróty klawiszowe, no to możecie sobie oczywiście je ustawić, jeżeli byście chcieli, natomiast no tutaj sobie zawsze warto to przejrzeć, jeżeli wciśniecie F1, to samo menu w czasie gry wam wyskoczy i będziecie wiedzieli, jakim skrótem, jaki klawisz odpowiada za co. Możecie oczywiście, mówię, sami sobie to poustawiać, nie ma problemu. Ja tutaj jakby mówię tylko i wyłącznie o ustawieniach na komputerze, no nie jestem w stanie, bo tu właśnie no, macie kontroler. Ja na przykład nie korzystam z czegoś takiego, więc nie powiem wam jak na Xboxie, jak na telefonie, nie. To co mówimy to jest tylko dotyczące laptopa, dotyczące peceta i tylko tutaj wam mówię jak coś ustawiać. Jak ktoś by od razu chciał pytać jak to wygląda na innych sprzętach, nie wiem, nie znam się, nie orientuję, zarobiony jestem, sorry bardzo. Wideo. No to jest bardzo ważna opcja. Słuchajcie, ja mam, jak widzicie, wszystko totalnie na fulla. Dosłownie wszystko na fulla. Woda mam wysokie, anti-leasing mam wysokie, ultra jakość, rozdzielczość największą, jaką się da i wszystko mam tutaj powłączane. Jeżeli macie słabszy sprzęt, na przykład gracie na laptopie, no raczej grafiki bym nie polecał zmieniać, jeśli chodzi o rozdzielczość, ale myślę, że spokojnie na piękne czy na średnie, dobre nawet, to naprawdę możecie grać. Ja tylko pod to, że nagrywam live'y dla was czy odcinki, no to mam to na ultra. Mój sprzęt daje radę. Tak samo z tym antylazingiem, nie musicie mieć go jakoś tam super wysoko ustawionego. Dynamiczna woda, no ja mam po to, żeby mi się ta woda, na przykład słońce, żeby mi się fajnie odbijało, wiecie, żeby były fajne efekty na live'ie. Wy to spokojnie na słabym sprzęcie możecie mieć na średnie wszystkie ustawienia. No, tryb pełnoekranowy raczej polecam mieć włączony, ale na przykład możecie sobie te dwie opcje, czy te trzy opcje nawet wyłączyć. Jak macie słabszy sprzęt, to już musicie sami wiedzieć, na ile wam sprzęt daje radę. Jeśli laptop miałby wam wyć, no to lepiej te ustawienia dać na średnie i sobie spokojnie grać, żeby wam się phishing tutaj też nie wieszało, prawda? Tak mi się przynajmniej, moi drodzy, wydaje. No, kwestia w dźwięku, no to jest znowu sprawa indywidualna. Jak widzicie, no ja staram się, mam dosyć mocno ściszone, mam sygnalizatory brań, dlatego że nagrywam odcinki. Nie chcę, żeby mi za bardzo, wam przede wszystkim, bo to nie chodzi o mnie, ale żeby wam na odcinku to za bardzo dzwoniło, za chamsko, za głośno. Także ten sygnalizator brań mam dosyć ściszony. Mówimy o tym sygnalizatorze, jeżeli macie wędki na podpórkach, czy macie te dzwoneczki założone na wędkę, tak? Co do innych tam dźwięków, tak widzicie, muzykę też sobie dosyć znacząco wyciszyłem. Dźwięki otoczenia, głośność otoczenia. To jest też to, że na przykład kolega motorówką płynie, czy jakieś tam ptaki śpiewają w tle. To jest to wszystko, co cię otacza. Czy kolega idzie obok ciebie i słyszysz, jak idzie. No to głośność tego sobie można ustawić tutaj. Jak komuś bardzo przeszkadza pływająca motorówka obok, to może to sobie jeszcze bardziej ściszyć, czy całkowicie wyciszyć i wtedy bez problemu. U mnie to tak wygląda. Natomiast jest bardzo ważna opcja, dźwięk brania na spławik. Bo jeżeli łowicie na spławik, moi drodzy, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jest taki bardzo zbliżony dźwięk do dźwięku Messengera. Takie piu. I to oznacza właśnie wtedy, słyszycie, że wam coś na spławiku się zaczyna dziać. Tylko ten dźwięk nie oznacza, że macie od razu zacinać. Nie, nie. To znaczy, że tam ryba zaczyna się dobierać i trzeba obserwować w zależności od łowiska czy od typu ryby. Często po tym dźwięku dopiero ten spławik jeszcze tam kilka razy się ruszy i dopiero idzie na dno i dopiero wtedy zacinamy.
Ale to nie jest poradnik odnośnie łowienia, tylko poradnik odnośnie dźwięku w tym przypadku, więc ja to mam jak najbardziej włączone. I tutaj znowu jacyś maniacy wędkarscy, którzy będą chcieli mieć jak najbardziej realne doznania, na pewno sobie to wyłączą po to, żeby po prostu widzieć i patrzeć w spławik, tak jakby robili to w świecie realnym, co jak najbardziej rozumiem, szanuję, ale mi na przykład do nagrywania odcinków jest to, tak jest mi łatwiej. Czyli no i tu więcej już nic takiego nie ma, to już reszta to są pierdoły, profilu wam nie będę pokazywać. Czyli sygnalizator to jest ważna rzecz, modele graczy w pobliżu, to są takie najczęściej pytania, które zadawaliście. Było pytanie o rozmiar spławika, te zaczepy, czyli też bardzo ważna rzecz moim zdaniem, no widoczność wskaźnika brania. No i tutaj moi drodzy, w tych wideo też wam wszystko mniej więcej pokazałem, plus ten dźwięk spławika tutaj. Także to myślę, że tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na wasze pytania, jak ustawić optymalnie Fishing Planet. Jeśli chodzi o wideo, grafikę, no to mi taka opcja jak najbardziej, mimo tego, że używam programu do nagrywania i tam streamowania i też no, obciąża to komputer, no ale mam taki sprzęt, że on bez problemu, moi drodzy, daje radę. Jakby mi coś tutaj zacinało, jakieś klatki mi się gubiły, na pewno bym sobie zmniejszył na przykład na fantastyczne z Ultra, czy coś bym tutaj sobie minimalnie zmniejszył, ale działa, nie ma problemu z płynnością gry, więc mam wszystko na maksa tak naprawdę ustawione, bardziej na maksa się już nie da. No w waszym przypadku to mówię, rozdzielczości bym nie zmieniał, raczej tutaj bym jakieś opcje może powyłączał, jak coś wam nie do końca działa. No i to tyle, moi drodzy, zapraszam oczywiście do oglądania serii zlevelowania konta, która jest w każdy dzień, codziennie, o 16:00 codziennie publikujemy odcinki, gdzie możecie patrzeć, jak leveluje konto. Ale oczywiście, jeżeli macie pytania, śmiało piszcie, seria wieczorem o 21:00 z pytań od widzów. Jak najbardziej, moi drodzy, rzucamy. Także trzymajcie się, cześć!